tym filmie dwóch moich kolegów zbudowało dla mnie ogromne więzienie z Bedrocka. Da się z niego uciec jedynie tym małym wyjściem. Jedyną zasadą jest to, że nie mogę niszczyć żadnych rzeczy ze Stone'a. Czy uda mi się to zrobić? Oglądajcie do końca, by się przekonać. Najpierw się obróciłem i od razu zobaczyłem skrzynkę, w której znajdowało się 6 sadzonek dębu. Zacząłem próbować je zasadzić, ale niestety bezskutecznie. Otworzyłem crafting i sprawdziłem, czy może jakimś cudem da się coś z tego skraftować. Oczywiście nie dało się, więc sadzonki odłożyłem z powrotem do chesta. Nagle przypomniałem sobie, że jedyną zasadą jest to, że mogę niszczyć wszystkie bloki poza Stone'em, dlatego zacząłem rozwalać śnieg. Było warto, ponieważ w końcu coś znalazłem. Był to sypki śnieg, przez który zginąłem. Znowu do niego podszedłem, żeby zobaczyć, czy jest w nim może jakieś ukryte przejście, ale niestety ponownie spadłem. W pewnym momencie wymyśliłem genialny pomysł, aby spróbować zasadzić na nim dąb. Oczywiście nie sprawdziło się to. Aż w końcu olśniło mnie. Zniszczyłem skrzynkę, za którą był piec, z 3 sztukami surowego żelaza. Zacząłem, czy mogę coś dzięki temu skraftować, po czym zrozumiałem, co muszę zrobić. Przepaliłem irona dzięki moim sadzonkom i zrobiłem z niego wiadro. Następnie wziąłem sypki śnieg i walnąłem klacza. Niestety byłem uwięziony. Nie miałem pojęcia, co mam zrobić, więc po prostu zabiłem się z myślą, że coś przeoczyłem w pierwszym pokoju. Niestety, nic tam nie znalazłem, więc skoczyłem jeszcze raz. I wtedy przez ułamek sekundy zacząłem skrzynkę. Myślałem, że wiem, co mam zrobić, więc ponownie się zabiłem i skoczyłem, próbując otworzyć chesta. Zrobiłem to jeszcze raz, aż w końcu się udało. W skrzyni było 5 desek, ale nie miało to znaczenia, ponieważ i tak nie byłem w stanie ich wyciągnąć przez nikomy na to czas. Nagle kątem oka zobaczyłem coś. Od razu kliknąłem F5 i okazało się, że była to skrzynia ze skórzanymi butami. Po co mi one? Ano dzięki nim nie zapadałem się w sypkim śniegu, dzięki czemu bez problemu wziąłem drewno ze skrzynki. Niestety nie wiedziałem, co mam z nim zrobić, aby się wydostać, dlatego wszedłem w crafting table i zacząłem patrzeć, co mogę z niego stworzyć. Zacząłem łódkę. Wtedy po raz kolejny doznałem oświecenia, postawiłem ją za daszkiem z Bedrocka i kliknąłem. W ten sposób udało mi się wydostać z kolejnego pomieszczenia. Ale zanim to zrobiłem, zniszczyłem wcześniej wspomniany crafting, bo zawsze mogło coś się za nim znajdować. Idąc korytarzem, zobaczyłem nagle lawę. Po chwili namysłu przypomniał mi się legendarny Manhunt Dreama, w którym użył on łódek do uniknięcia śmierci. Zrobiłem to samo. Niestety przejście do tamtego pokoju było zamurowane Stone'em, którego według zasady nie mogłem niszczyć, więc zacząłem szukać jakiegoś ukrytego przycisku. Również moją uwagę skupiła pewna dziura w ścianie. Spróbowałem zobaczyć, co się w niej znajduje, zmniejszając i zwiększając moje pole widzenia. Oczywiście nic nie zobaczyłem, więc próbowałem postawić tam sypki śnieg. Po około 2 minutach myślenia i szukania czegokolwiek, nawet pod lawą, pomyślałem, że w tej dziurze może znajdować się półpłyta, która utworzyłaby przejście. Więc ryzykując cały ten odcinek, wrzuciłem tam wiadro z sypkim śniegiem. Na szczęście zadziałało. W kolejnym pomieszczeniu była wielka dziura z lodem. Rozejrzałem się i nic nie widziałem, więc po prostu do niej wskoczyłem. Od razu zobaczyłem skrzynkę z tabliczkami, piecem i złotem. Wiedziałem, że dzięki temu będę mógł przypalić golda, co spowoduje zamienienie się lodu w wodę, dzięki czemu uda mi się bezpiecznie zejść na dół. Po chwili czekania tak właśnie się stało. Skoczyłem i poszedłem od razu do następnego pokoju. W nim znajdował się tylko i wyłącznie crafting table, a nad nim kamień, więc wróciłem się, aby zobaczyć wcześniej wyglądającą podejrzanie lawę. Zdecydowałem się do niej skoczyć, ponieważ liczyłem na to, że znajdzie się pod nią jakaś ukryta, tajna baza. Niestety jej tam nie było. Pomyślałem też, że może jest tam jakiś guzik, więc po prostu kliknąłem. Ku mojemu zdziwieniu otworzyła się skrzynia wraz z 16 bambusami i enderperłą. Od razu pobiegłem w stronę craftingu, aby zobaczyć, co mogę z tego zrobić. Po tym, jak przypomniałem sobie, że z bambusów da się stworzyć patyki, wiedziałem, co robić. Nie wiem, czy znacie taki bóg, że jeśli postawicie drabinkę i wycelujecie odpowiednio perełkę, to jesteście w stanie przeniknąć przez blok. Dokładnie to zrobiłem. Postawiłem drabinki i cyk, pojawiłem się w innym korytarzu, który po chwili zamienił się w ogromną dziurę z parkurem i kotami na dnie. Z racji tego, że w swoim ekwipunku posiadałem drabinkę, szybko obliczyłem, że mogę wykonać ten skok. Następnie znów skoczyłem i znów, aż w końcu znalazłem się na samym dole. Zacząłem tam malutką dziurkę na pół kratki, przez którą widziałem półpłytę na końcu jakiegoś korytarza. Zniszczyłem wszystkie usunięte krzaki, które dropnęły mi trochę patyków. Próbowałem dorzucić je w stronę płytki naciskowej, ponieważ domyślałem się, że zaaktywują coś ciekawego. Niestety było to bezskuteczne, dlatego spróbowałem popchnąć kota, aby może jakimś cudem wskoczył na 1,5 kratki. Nie wskoczył, więc zacząłem niszczyć piasek, pod którym zobaczyłem crafting i potem dalej niszczyłem piasek. Zebrałem również 2 deski i 1 pień. Nie miałem pojęcia, co mam dalej zrobić z tymi itemami, więc zacząłem zabijać koty, no bo po coś przecież musiały tu być. I totalnie się tego nie spodziewałem, ale dropnęły mi nici. Jakby, no, byłem pewien, że koty w Minecrafcie nic nie dają. Po zabiciu ich wszystkich wszedłem w crafting table i zobaczyłem, że mogę zrobić wędkę. Bez zastanowienia od razu ją stworzyłem i zarzuciłem w stronę płytki. Otworzyło się przejście na 1 kratkę. Wiedziałem, że aby dalej się przedostać, potrzebuję trapdora, dlatego dzięki mojemu drewnu szybko go zrobiłem i przeszedłem przez otwór. Idąc korytarzem, musiałem zacząć się podbudowywać w górę. W następnym pokoju pierwsze, co zobaczyłem, to pusta tabliczka i skrzynka z takimi oto itemami. Nie wiem, czy wiecie, ale w Minecraft da się zniszczyć normalnie Bedrock na survivalu. Potrzebujecie właśnie takich oto itemów. Na szczęście doskonale o tym wiedziałem i szybko zrobiłem mechanizm. Ten sposób nie zawsze działa, ponieważ musicie bardzo szybko klikać. Dlatego przycisk, którym normalnie stawiałem bloki, czyli prawy przycisk myszy, zamieniłem na klawisz H, dzięki czemu, gdy go przytrzymałem, bloki bardzo szybko się stawiały, co jest mi potrzebne do zniszczenia właśnie Bedrocka. Zrobiłem konstrukcję, odpaliłem TNT i zacząłem trzymać H. Po wybuchu piston był skierowany w moją stronę, to oznaczało, że jest około 50% szans na to, że plan się powiódł.
Zniszczyłem blok i udało się. Czekało na mnie kolejne zejście w dół. Po przypłynięciu wody zobaczyłem tabliczkę z napisem nie stawaj i strzałką w kierunku płytki naciskowej. Z racji tego, że mówiłem się z kolegami, że na mapie nie może być żadnego trollowania, to wiedziałem, że tabliczka daje dobrą radę. Także poszedłem w drugą stronę, gdzie była identyczna dziura jak na początku. Domyśliłem się, że muszę wrzucić tam jakiś przedmiot, więc zarzuciłem wędkę. Usłyszałem głos pistona i zobaczyłem, że stonowe przejście się otworzyło, a za nim znajdowały się drzwi do wolności. Myślałem, że to już koniec i że zaraz wygram odcinek, jednak półpłytka, na którą miałem nie stawać, wciąż tu była. Puściłem wędkę i podniosłem tabliczkę, którą ponownie wrzuciłem w dziurę. Znów przejście się otworzyło. Próbowałem przeskoczyć nad tajemniczą płytką naciskową, niestety bezskutecznie. Okazało się, że aktywowała ona komendę na wyczyszczenie całego ekwipunku. Zacząłem łóżko, na które bez zastanowienia kliknąłem, ustawiając nowego spawn pointa. Wszedłem do jakiegoś korytarza, który był ślepą uliczką. Jeden skok dzielił mnie od wolności. Jednak jak się okazało, nie byłem w stanie go zrobić. Spróbowałem wiele razy. Dziura między blokami wynosiła 5 klatek. Skok na taką ilość bloków bez żadnych udziwnień jest nierealny. W końcu zdecydowałem się wrócić, bo byłem pewien, że coś przeoczyłem. Zacząłem niszczyć skrzynkę w nadziei, że coś pod nią będzie. Szedłem niżej, już miałem zniszczyć płytkę, ale wtedy zrozumiałem, że nie będę mógł się stąd wydostać. Wróciłem po trapdora, aby przejść do poprzedniego pomieszczenia, w którym z samej góry lał się wodospad. Oznaczało to, że najprawdopodobniej coś przeoczyłem i dlatego woda się wylała, umożliwiając mi powrót. Ale zanim popłynąłem, to zniszczyłem crafting table, pod którym była pusta dziura. Pamiętacie pokój, w którym dzięki Ender Perle przeniknąłem przez bloki? Teraz wejście do niego było otwarte, co oznaczało, że gdzieś tam musi kryć się coś, co pomoże mi uciec z tego więzienia. Dlatego oczywiście po raz kolejny zniszczyłem crafting, a pod nim znalazłem skrzynkę z koblem, blaze rodem i glowstone'em. Nie miałem pojęcia, co dzięki temu mogłem stworzyć, więc poszedłem dalej. W ogóle jeśli chcesz wygrać jakąkolwiek wybraną przez siebie grę, to wbijaj w link w opisie na konkurs organizowany przez Instant Gaming. Jest to strona, na której znajdziesz tysiące tytułów w ultra niskich cenach. Wracamy teraz do filmu. Dopłynąłem do platformy z lodu i zniszczyłem chesta. Skoczyłem za nim, aby go podnieść i wtedy przypomniało mi się, że pod lawą również była skrzynka. Po jej rozwaleniu nie usłyszałem dźwięku spalania, co oznaczało, że prawdopodobnie jest tam ukryta baza. Ryzykując wszystko, wskoczyłem w lawę i miałem rację. Wpłynąłem w tajną bazę ze skrzynią, w której znalazłem dość dziwne itemy, jednak dzięki jednemu z nich wiedziałem, co muszę zrobić. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie również rozkminić, w jaki sposób uciekłem z więzienia. Pamiętajcie, że na samym końcu jest płytka naciskowa, która czyści całe moje EQ. Najpierw oczywiście wyszedłem z tej bazy, prawie ginąc. Następnie wziąłem skrzynkę, postawiłem ją i poszedłem do kolejnego pokoju. Skoczyłem w dół, kliknąłem trapdora, podniosłem piasek, postawiłem piec i craftingami zacząłem go przetapiać. W ostatniej chwili skapnąłem się, że potrzebuję craftingu, więc paliwo zamieniłem na skrzynki. Tworzyłem statyw alchemiczny, wziąłem z pieca szkło, zrobiłem z niego butelki, otworzyłem przejście, wyrzucając stopy królika, napełniłem buteleczkę wodą, podniosłem stopy królika, rozwaliłem crafting, postawiłem statyw alchemiczny, dałem do niego butelkę oraz blaze powder, a następnie netherward. Gdy ten się skończył, to dodałem rabbit's foota, dzięki czemu powstała podka na jumboosta. Dodałem też glowstone, który zrobił z tego jumboosta 2. Podbudowałem się, wypiłem podkę, stanąłem na płytkę i skoczyłem. W taki to sposób uciekłem z więzienia. Swoją drogą cała ta ucieczka bez cięć trwa 1,5 godziny, więc trochę mi to zajęło. Zostawcie suba. Siema.